Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Rimworld. Cześć, nagrywa. Nagrywa, dobra, super. Do gry wracamy, zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym od razu wszystkich poinformować o tym, że tak jak był problem ostatnio z zagrywaniem Rimworld, tak samo będzie prawdopodobnie przez następne parę dni, ponieważ w piątek tak jakby można by powiedzieć, że się przeprowadzam troszkę, co prawda do pokoju obok, ale z tym jest sporo roboty. W sobotę, niedzielę w Skierniewicach jest święto kwiatów, owoców i warzyw, więc mnie nie będzie i będę się bawił. W poniedziałek urodziny dziewczyny. No mówię, dużo tych rzeczy przez następne parę dni się będzie działo, mnie długo nie będzie, więc jeżeli odcinków nie będzie do wtorku, to się nie zdziwcie. No i tak naprawdę tyle chciałem powiedzieć, wróćmy do gry. Ostatnio zaczęliśmy robić ten pokój rekreacyjny, nadal nie zrobiłem... Co ja chciałem zrobić? Stół do gry w bilarda, tylko niestety nie mamy na to... Jak to się nazywa? Boże Święty. Bawełny. No tak, bawełny. Nie mamy tkaniny z tej bawełny, więc niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Renatka tutaj... O Jezu, dopiero zaczęła robić tak naprawdę tą rzeźbę, troszkę jeszcze jej się zejdzie. Te rzuty pod kołą możemy tak naprawdę zlikwidować. Możemy jeden wstawić tu? Nie wiem sam, czy można w ogóle. Pomieszczenie na zewnątrz. A jak wsadzimy sobie tutaj? Nie wiem, możliwe, że będzie to lepiej działało. Prąd chciałbym przeprowadzić tutaj, żeby ładniej wyglądał. Ten rozbierzemy. No i super, musimy zmienić imię Winterowi. Totalnie zapomniałem, że nie zmieniliśmy mu imienia. Winter, Winter, Winter. W. Włodzimierz mógłby być, albo Wojciech. Wojtek się krócej, łatwiej mówi jak Włodek, tak mi się wydaje. Także będziesz Wojtek. Nam Wintera, Wojtka od budowania. Mam nadzieję, że będzie mu bardzo dobrze szło. Czy ty masz wszystkie ciuchy potrzebne? Zimowa czapka z tkaniny, koszula, kurtka, spodnie. No okej, wszystko takie mega standardowe. Nie masz ciuchów z David Stranda, no ale na to niestety nas jeszcze nie stać. Czy ja mogę tutaj sadzić siano? Nie mogę chyba. Tak, niestety nie mogę tutaj sadzić siana. Tu chcę zdecydowanie zwiększyć produkcję siana, bo mamy go za mało. Nasze zwierzaki wyjadają nam wszystkie ziemniaki z lodówki, co mi się totalnie nie podoba. I ogólnie z jedzeniem jest problem. Jezu, jak już ma wołów. To jest żadne, poluj. Wercia, kochanie. Chodź zjedz. Założysz sobie zaraz pancerz. Założysz sobie hełm. No i z tym miniganem lecisz atakować mawoły. Wszystkie mam nadzieję, że zabijesz. No i za momencik wszystkie mawoły przeniesiemy do kolonii. Z niej będzie naprawdę bardzo dużo mięsa. Boże, jak ty wolno idziesz. W końcu niestety mamy śnieg. Następną serię na pewno nie będę grał w zimowych warunkach, bo ten śnieg jest mega upierdliwy. Da się z tym żyć, ale ech. Dobra. Mawuł zemsta, inne zwierzęta z tego gatunku mawuł również będą atakować. Naprawdę? Czy to jest żart jakiś? 3,6 komórki, jaką ty masz prędkość poruszania się? 3,8. Czy jesteś szybsza od mawoła? No nie, no Weronika już leży, no ona nie ma szans. Co za głupia w ogóle, jak... Jaka jest na to szansa? Czy to jest zerowa szansa? Grzesiek pójdzie? Tomek pójdzie. Co za bzdura w ogóle, nie mam słów na to. No Wercia już leży. Mogę nią spróbować jedynie strzelać do każdego mawoła. No ale właśnie, już potrzebuję ratunku. Dzięki Bogu nic złego jej się nie stało. Za momencik ją zgarniemy do kolonii. No to jest głupota totalna, jeszcze mawuł, takie spokojniutkie zwierzę. Okazało się, że zaatakował nam kolonistów. I to jeszcze, nie mam słów po prostu, szansa na to jest mikroskopijna, to jest głupie. Tomek już się tutaj zbliża, zaraz pobiegniesz po Wercie. Te mawoły mam nadzieję, że zaraz padną na pułapkach. Czy ty się wykrwawisz? Nie, nie masz żadnego krwawienia, masz po prostu dużo siniaków, sama zaraz pewnie będziesz mogła wstać. Graszka, wracaj się koniecznie, nikt nie idzie po Wercie w tym momencie. Basia też chce ratować Weronikę. Wojtek czyści brud. Abrakadabra. Mila, zgarnij te głupie psy. Renatka. Też tu uciekaj.
i z paroma mawołami powinniśmy sobie bez problemu dać radę. Boże święty, Wojtek, czemu wy wszyscy idziecie do tych mawołów? Dobra, wszystkie padły chyba. Ktoś już idzie ratować. Tak, Basia idzie ratować Weronikę. Super. Tylko w międzyczasie jeszcze saperzy na nas napadli i to z najgorszej strony, bo napadli nas z tej strony, do której łatwo się przekopać. Chyba, że tu będą się próbowali przekopać, mam taką nadzieję. No nic, Tomek, trzeba cię uzbroić. Nie uzbroiłem cię przed chwilą? Kogo uzbroiłem oprócz Werci? Byłem pewny, że Wojtka uzbrajałem i nie wiem, najwyraźniej się myliłem. Saperzy. Co wy robicie? Idzie. Nie jest napisane gdzie. No chyba tutaj będą się próbowali przebić. Tak to wygląda. No definitywnie tutaj będą się przebijać. Drzwi z piaskowca próbują rozwalić. O nie, to cofaj się, Tomek. No okej, trzeba tutaj czekać jakoś, ale naprawdę to jest najgorszy event, jaki mógłby nam się trafić w tym momencie. Basia już zgarnia Weronikę, bardzo fajnie. Ale ona ma najlepszą broń, to jest najgorsze. I tą broń jeszcze zostawiła na ziemi, prawda? Tak, no nie mam jak... Ja mam po prostu słów, to jest taki pech w tym momencie. Wszyscy chodźcie. Trzeba was uzbroić. Wojtek, ty jesteś też dobrym strzelcem, załóż ten pancerz wspomagany. Potem przejdziesz tutaj, do Tomka. Zanim się tutaj przebiją, troszkę minie. Grażyna. Również moglibyśmy ciebie uzbroić. Chociaż chyba bardziej wolałbym Maćka uzbroić, on jest lepszym strzelcem, jeżeli się nie mylę. Załóż lepszą broń na blisko. Załóż... bardzo dobry hełm wspomagany. Czemu on jest czarny? Noszony pozmaruje sobie, ale czemu on jest czarny? To mnie zastanawia. No i kamizelkę kuloodpornych. Gdzie jest reszta naszych kamizelek kuloodpornych? Przecież mieliśmy tyle kamizelek kuloodpornych. Czy ja je sprzedałem? Mam nadzieję, że nie. Dobra, saperzy powoli się przebijają. Boże święto, on ma minigana. Będzie trudno. Dobra. Z przodu stoi Tomek, najlepiej upancerzony. Potem Wojtek, potem Maciek. Mila. Kochana. Koniecznie ze zwierzakami w to miejsce. Będziecie czekać na naparcie przeciwników i będziecie gotowi na atak. Wszyscy koloniści muszą być ogarnięci. Basia nadal niesie Weronika, okej. Trochę jej się z tym zejdzie, niestety, ale damy radę. Trzeba tylko tutaj najbardziej uważać na tego kolonistę z miniganem. On jest zdecydowanie najgroźniejszy. Jak tylko wejdzie, od razu wiem, że w niego trzeba celować. Jeszcze raz wszystkie zwierzęta tutaj zgarniamy. No powoli się przebijają. Ten co ma? Karabin energetyczny, ja pierdzielę, no same złe bronie mają. Mówię, mega pechowe eventy nam się trafiły, okropnie. Grzesiek, tak naprawdę też tu możesz być z tyłu. Wiem, że nie jesteś uzbrojony. Naprawdę, nie wiem, gdzie się podziały wszystkie nasze kamizelki kuloodporne. Czy ja je mam na innych kolonistach, czy coś? Nie, możliwe, że sprzedałem, mam nadzieję, że nie. Jak ci, Basiu, idzie? No powoli dochodzisz do kolonii. Tak, Weronikę nara trzeba podnosić, niestety. Chciałem sprawdzić, czy ona się już czasem nie wyleczyła i nie może sama chodzić. Niestety nie. Drzwi z piaskowca, no i są już rozwalone, możemy strzelać. Roni otrzymał parę razy obrażenia, bardzo fajnie. No i atakują. O Jezu, za dużo ich. Wszyscy strzelać w tego ziomka. Jak tylko wejdzie w zasięg, trzeba go zabić. Czemu nie strzelacie? Czemu nie strzelacie? Strzał w głowę, dobra, uciekamy do środka kolonii. Sobie w plecy biją. O Jezu, Tomek już nie żyje. Tomciu! Nic strasznego się nie stało, uciekajcie dalej. Do wieżyczek, psiaki. Do środka. Czemu to płonie? Co się stało? Czy bateria nam padła? Ej, nie wiem, o co chodzi. Przewód elektryczny? Nie, tu nic nie ma. Czemu to płonie? To jest dziwne. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Polo! Chodźcie tu. Jakie te zwierzaki są głupie. Chodźcie tu, proszę was.
to jest bezsens totalny. Basia, stój. Renatka gasi wszystko, okej. Mroczny poroniła z powodu złego stanu zdrowia. Nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Wy się cofacie. Wy również. Tak naprawdę tutaj? Nie, nie, nie. Gdzieś tutaj. Na razie jest w miarę, na razie jest naprawdę w miarę. Postanowili ukraść co się da i uciec. Maciek, nic złego ci się nie stało, dzięki Bogu. Rana całkiem spora, ale nie jakaś krytyczna. Chce nam ukraść super stal. To mi się nie podoba. A więc spuścimy na was zwierzęta po prostu. I nam jednak nic nie ukradniecie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak, oni nie atakują. No dobra, coś tam robią, ale z taką ilością zwierząt raczej szans nie mają. Czemu strzelacie w plecy naszych kolonistów? Ach. Dobra, nic złego się nie stało. W końcu uciekają. Jakąś Sky może nawet uda nam się porwać. Mila, nie masz... Okej, okay, masz siniaka. Nic się nie stało. Stój z tyłu. Zwierzaki niech się zajmują walką. 4 kolonistów na blisko walczy z tymi zwierzakami. Może być naprawdę problem. Drugi trymestr ciąży. No nie, prawdopodobnie jeszcze poroni nasza mawolica, no ale mówi się trudno. Dobra, to chyba wszystko. Tomka trzeba ratować. Za 9 godzin śmierć. No, uratuj Tomek. Ten gość spłonie, no nic nie poradzę niestety. Chciał wam się atakować. Bardzo przyjazną kolonię, a tu proszę. Daliśmy radę się jakoś obronić. Mrocznego mam nadzieję, że uda się jeszcze uratować. Mila przenosi Tomka. No tak naprawdę ze wszystkich kolonistów największe rany odniosła Weronika od mawołów. No i Tomek. Tomek bardzo dostał mocno. Czemu? O, teraz mogę kliknąć Tomka. Bardzo mocno dostał Tomek, ale nic wielkiego mu się nie stało. Kciuk prawej ręki ma przebity i tyle tak naprawdę. To jest z tych gorszych rzeczy. Maciek dostał dużą ranę, ale też się wyleczy. Oh, nie zanieść do kapsuły. Zajmij się leczeniem. No właśnie, odnośnie kapsuł. Pisaliście, że mogę je rozebrać, coś w tym stylu. I możliwe, że za to dostanę super stal. Kolejny minigun dostajemy. Mam nadzieję, że udało się zabić tego kolonistę z miniganem i... zabierzemy ten minigun. No, ale niestety nigdzie go nie widzę. Czy ktoś uciekł? Chyba nikt nie uciekł, chyba wszystkich zabiliśmy. Czyli gdzieś ten minigun musi leżeć. Dobra, powoli możemy wracać do normalności. Mam przynajmniej taką nadzieję. Grzesiek, Basia zajmują się leczeniem. Kto jest jeszcze lekarzem? Grażyna. Grażynka, kochanie, również leczy zwierzątka. O Jezu, zwierzęta strasznie otrzymały dużo obrażeń. Polo trzeba leczyć, 12 godzin. Dominika za 9 godzin. Abrakadabra, wszyscy inni raczej w miarę się trzymają. Penelope uroniła. Z powodu złego stanu zdrowia. No, nie dziwię się, Katalina pewnie też poroni, ale no trzeba było obronić tą kolonię. Risę wypadałoby zgarnąć jako więźnia albo Sky. Większa szansa na przeżycie jest przy Risie, nic wielkiego jej się nie stało. No Sky niestety umrze. Mimo, że jest całkiem niezłą kolonistką. Ty też jesteś genialna w badaniach, ale jesteś odrażająco brzydka. Raczej nie będę chciała, ale chcę cię uratować. Po prostu jestem... humanitarny. Weźmiemy do niewoli Risę. No dużo się działo, naprawdę dużo się działo. Najbardziej mi mimo wszystko nadal... no nie ogarniam, skąd się wziął ogień w tym miejscu. Skąd się wziął ogień w tym miejscu? Czy przez krótki moment, jak były drzwi otworzone przez zwierzęta, ktoś wrzucił granat zapalający? Jest chyba na to największa szansa. Ja pierdziele. Dużo się działo. Katalina poroniła z powodu złego stanu zdrowia, no tak jak myślałem. No mówi się trudno. Mam nadzieję, że niedługo zajdzie w nową ciążę, a nam brakuje dla zwierzaków jedzenia. No ale sian już zbieramy powoli. Rzadkie trumbo. Ja trumbo na razie się nie zajmuję. 3 sztuki jak zaatakują kolonię, możemy mieć z tym problem. Tak więc ja zostaję przy tym co mamy. Koniecznie musimy ten minigun zgarnąć. Basiu,
zajmie się transportem tego minigana. Od razu jak Weronika wstanie, jak się wyleczy, no ten minigun jest kluczowy w obronie naszej kolonii w tym momencie. Mam nadzieję, ogromną mam nadzieję, że udało się zgarnąć tego drugiego minigana, ale ja go nie mogę zauważyć. Nie widzę go nigdzie. Możliwe, że ten jeden kolonista głupi z miniganem, którego akurat chciałem zabić, uciekł. Ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek uciekł. Naprawdę. No nie, możliwe, że się mylę. Dobra, Wojtusz wszystko naprawia, bardzo fajnie, pomaga Grażynie. Wojtek, czy ty jesteś z tym Markiem? Nie, nie jesteś, okej, już myślałem. Potrzebuję kolonisty od przenoszenia rzeczy. Tak naprawdę, Wojtku, Eustachy, dobra, ty się tym zajmiesz. Spalaj zwłoki czym prędzej, jest ich tu za dużo. Jedne zwłoki są w magazynie naszym, tak więc nasi koloniści ciągle muszą na nie patrzeć. Nie chcę, żeby tak było. Znowu te ciuchy tu się będą pojawiały. Pancerz wspomagany! Co prawda słaby i noszony przez zmarłą osobę, ale super, to jest pancerz wspomagany mimo wszystko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Właśnie, jeżeli chodzi o pancerz wspomagany, trzeba naszym kolonistom wyłączyć wymuszone rzeczy do noszenia. A tu mamy tego minigana arcydzieła, okej. Jak się czujecie? Wercia jeszcze nie wstała niestety. Ziemniaczki zbieramy powoli, zbieramy to siano. Grażyna razem z Wojtkiem wszystko naprawiają bardzo fajnie. Tu tworzymy kopię oczywiście budowli, tworzymy kolejne drzwi z piaskowca. No i jakoś to powinno wyjść. Wydaje mi się, że skoro mimo takiej ilości ścian przeciwnicy nadal się tu przebijają, możemy użyć tych bagien dla naszego dobra. Tutaj postawić jakieś wieżyczki, tu jeszcze wyciąć więcej terenu, postawić parę tu wieżyczek, tutaj jakieś worki z piaskiem może, no nie wiem, to może być całkiem niezły pomysł. Struktury, drzwi zwykłe, cegła z piaskowca i proszę bardzo, wszystko robimy. Mało pożywienia mamy, tylko na 39 posiłków, no niestety. Mamy tutaj dużo mawołów do zgarnięcia, więc raczej z jedzeniem nie powinno być większych problemów. Niewielkie ryzyko załamania, myśliwi nie mają broni. Wercia już wstała, proszę bardzo. Zanim pójdziesz spać, weź sobie tego minigana, żebym nie zapomniał. Myśliwi nadal nie mają broni. Tomek wyrzucił którąś z broni. Nawet nie masz co podnieść tak naprawdę. Gdzie są karabiny szturmowe? Możliwe, że się zaraz znajdzie, mam taką nadzieję. Trzeba dużo rzeczy teraz przenosić. Tworzyć posiłki. Grzesiek, tak naprawdę zajmij się ćwiartowaniem. Duże ryzyko załamania u Grażyny. No się nie dziwię. Eustachy wszystko sprząta. Bardzo fajnie, że mamy jednego kolonistę od sprzątania. Wojtek przynosi mawoły. Super. Jakoś się ustabilizowało. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę, mimo tego, jak złe eventy tak obok siebie się trafiły, no i te mawoły mnie totalnie rozwaliły. Gdybyśmy mieli tutaj jeszcze ten pierwszy wystrzał z minigana przy Weronice, no to zdecydowanie lepiej by poszło. Kojące fale zanikają, szkoda, bardzo by nam się przydały, ale zdecydowanie bardziej przydałyby się na kolonistki jak na kolonistów. O, a tu widzę coś fajnego, pas energetyczny, bardzo dobry, nie chcę tutaj spalać pasa energetycznego czasem. Pas energetyczny nie jest spalany, bardzo dobrze, dymny też tak naprawdę nie powinien być spalany. Pas energetyczny damy Mili. To jest chyba jedyna nasza kolonistka, która ma broń do walki wręcz. Renatka nie może walczyć. No i Barbara też chyba nie może walczyć, jeżeli się nie mylę. Tak więc Mila, gdy wstanie i nie zapomnę, damy jej pas energetyczny. On będzie bronił ją przed atakami z zasięgu. Bardzo fajnie. Ale Grzesiek tu zasuwa z tymi posiłkami. No i dobrze. Kolejne dwa ciała mawoła tutaj mamy do przećwartowania. No i nagle okazuje się, że wcale nie mamy tak mało jedzenia. Nadal brakuje nam jedzenia dla zwierząt. No ale moment, to się prawdopodobnie nasze dziewczyny zajmą zgarnianiem całego jedzenia i stąd. I to siano jest prawie już w 100% urośnięte, nie wiem jak to powinienem powiedzieć w ogóle. Tworzymy tutaj kopię. Tu jedne drzwi zaraz może jeszcze dodamy. Dużo roboty mamy, jeżeli chodzi o przenoszenie przedmiotów. Masę roboty mamy, jeżeli chodzi o przenoszenie przedmiotów. Grzesiek spala wszystkie niepotrzebne ciuchy, też się z tego powodu cieszę. Mila, wstałaś?
wstałaś, jesteś w miarę blisko, więc załóż sobie ten pas energetyczny. Na pewno ci się przyda. I on jest w stanie obronić. 138 punktów obrażeń, no to jest naprawdę bardzo dużo. Jedna pułapka z Super Stali 72 punkty obrażeń zadaje, tak jak mówiłem. Także naprawdę, 138 punktów obrażeń, bez problemu chyba każdy strzał w grze obroni. Nawet z jakiejś dobrej snajperki. Włosak diabelski niedługo nam rośnie, też się z tego powodu bardzo cieszę. Całą produkcję tutaj zmienimy w siano. Misza jest atakowana przez Isaktyczny. No przepraszam cię, Misza, ale nie jestem w stanie cię obronić. Nie masz szans, chodzisz tutaj. Nie ma szans, żebym ją obronił. Nie ma po prostu. Żadne zwierzę nie przejdzie tak szybko tutaj i tego nie obroni. Czemu te zwierzęta w ogóle tak daleko odchodzą? No te nowe zwierzęta się urodziły i chodzą tak jak te duże. A wy powinniście chodzić tu. Dobra. Jałówka ma woła, wszystko się zgadza. Te zwierzęta tak naprawdę z chęcią bym sprzedał. Myśliwi nadal nie mają broni. Tomek, trzeba ci załatwić jakąś broń. No byłem pewny, że tu jest gdzieś karabin szturmowy, a okazuje się, że wcale nie. No i nie mamy tego drugiego minigana jednak. Najwyraźniej ten kolonista z miniganem zdołał zwiać. Z czego jestem mega niezadowolony, naprawdę, no to by była najfajniejsza rzecz z tego ataku. Mógłbym stracić kciuka przy jakimś koloniście, jeżeli tylko zdobylibyśmy minigana. Jeszcze słabo mógł grzać bez marmuru. No coś się nie udaje w dzisiejszym odcinku, coś się nie udaje. No nic, temu Tomkowi damy po prostu karabin snajperski, bardzo dobry, czemu nie? Ja z chęcią zrobię kolejnego minigana tak naprawdę. Maćku, co ty robisz? Śpisz. Chcę zobaczyć, co Maciek robi za dnia. Czy robi coś pożytecznego, ważnego, czy możemy mu wyznaczyć pracę taką jak właśnie stworzenie minigana, bo wiem, że to zajmie wiele, wiele dni. Risa, czemu ty założyłaś pancerz wspomagany? Sprawda jest tandetna, ale i tak bym go chciał. Czy ja chcę ciebie zarekrutować? Wszystko umiesz robić, co jest mega fajne. Chciałabyś mieć bioniczne implanty, jesteś abstynentem, no jesteś odrażająco brzydka. Ale jesteś naprawdę fajna, do badań byś się przydała. Możesz budować, co jest zadziwiająco rzadkie w naszej kolonii. Ja bym ciebie z chęcią wziął, więc pogadamy z tobą i spróbujemy cię zarekrutować. Tego Tola, chyba dam sobie z nim spokój. No, dam sobie spokój z tym Tolem. Trudno, strasznie się go rekrutuje, wypuścimy go. Czy nie jesteś głodny? No zaczekam, aż dostanie kolejny posiłek. W momencie, gdy Tol będzie najedzony, wypuścimy go z kolonii, aby sobie wrócił do siebie. No i to od razu zwiększy o 15 nasze stosunki z fakcją Tola. Proszę bardzo, Tol sobie wraca do swoich. Mam nadzieję, że po drodze nie zaatakuje jakiś niedźwiedź albo trumbo, nie daj Boże. A my za momencik powinniśmy się dowiedzieć, że nasza kolonia poprawiła stosunki z jakąś inną. Proszę bardzo. O 15 poprawiliśmy swoje stosunki z coś tam. Coś tam, coś tam. Jezu, nie chciałem tego klikać. Frakcję chciałem zobaczyć. Dajcie mi zobaczyć frakcję. Czemu ta planeta się tyle generuje? Z tymi. Z plamieniem sobie poprawiliśmy stosunki. Minus 39 zaledwie teraz mają. Jeszcze z jednego, dwóch kolonistów wypuścimy i wydaje mi się, że nie będą już nas atakować, co będzie mega fajne. Przyjęcie ktoś organizuje, Mila zorganizowała przyjęcie, super. Wszyscy koloniści, przerwijcie co robicie. Idźcie na przyjęcie. O Jezu, nie tutaj. Nie tutaj. To nie powinno być miejsce zgromadzeń, no ale nic. Barbara do kogoś zarywa? Odrzucony przez Maciek. Barbara zarywa do Maćka, przecież Maciek ma już żonę. Nie powinnaś do niego zarywać. Nie masz blizny na nodze. Fuck. Co zawsze coś będzie bolało. Przyjęcie dobiegło końca, no ale bardzo fajnie. Przyzwoity pokój rekreacyjny, proszę bardzo. Pokój jest przyzwoity. No chciałbym, żeby był mimo wszystko troszkę lepszy, więc zamontujemy tutaj rzeźby i każdą kolejną, którą zrobimy oczywiście również. No i nie mamy miejsca w magazynie niestety. Mamy za dużo tych skór. Wypadałoby wysłać jakąś karawanę do pobliskiej kolonii. I chyba nawet to zrobię. Renatka, musisz sobie dużo odpocząć, zanim będzie w stanie wyjść, niestety. No i teraz jest też zima, to też mi nie ułatwia roboty. Czemu nikt nie spala ciuchów?
A, bo są spodnie. Kolejny pas energetyczny, ciekawe. Nie ma tu już nic do spalania. No, nie ma nic do spalania. Ale to jest noszone przez zmarłych. Wydaje mi się, że rzeczy noszone przez zmarłych powinny być w ogóle oznaczone inaczej. Zezwalaj na ubrania, ja nie rozumiem, jak to działa. Zezwalaj na ubrania, co mam tu klikać, jak nie zezwalać na ubrania? Wszystko to są ubrania. Czy teraz będą spalać te ciuchy, czy coś? Nie wiem. Spala ubrania, ale jakie? Koszula z włosaka diabelskiego? No tego nie chciałem spalić. Spal ubrania, już. Dziwne, dziwne. A, bo raz to się robi, nieważne. Mam zdecydowanie za mały ten magazyn. I nie mam co z nim zrobić. Jedynie mogę przenieść te rzeźby na przykład w inne miejsca. Zawsze to będzie 8 kratek więcej w magazynie niby. Superstali mamy zdecydowanie za dużo. O Jezu, naprawdę bardzo dużo mamy tej superstali. No dobrze, że nie wykopywaliśmy więcej, bo raczej tego szybko nie zużyjemy. Mamy 52 komponenty, więc z chęcią zrobię kolejnego minigana. 20 komponentów, 160 metalu. Bez problemu. Możemy sobie takiego minigana strzelić. Odosobnienie urodziła. Co to jest za... Odosobnienie, co to jest za imię w ogóle? Ja pierdzielę, odosobnienie. Co za głupota. Basia tu ciągle śpi w ogóle. O nie, Basiu, nie śpi tu. Ty powinnaś mieć już sypialnię. A, i pisaliście, że gdzieś kratki wentylacyjnej brakuje. A to chyba na wcześniejszym odcinku, to tu już chyba... A nie, nie, rzeczywiście, macie rację. Nie ma kratki wentylacyjnej w pokoju Eustachego, ale jest tutaj i tak zadziwiająco ciepło, bo każdy pokój obok niego i tak ma temperaturę na dosyć wysokim poziomie. Więc bez problemu dawał sobie radę cały czas z tym pokojem. Graszka, zrób mu tą kratkę wentylacyjną, zanim pójdzie spać. Czego tak naprawdę mógłbym się pozbyć? Srebra mam masę. Superstali mam ogrom. I nie mamy co z tym zrobić. To jest najgorsze, że ja pójdę do kolonii obok i oni nie mają nowych produktów i nie mam co kupić. Statki handlowe w ogóle nie przejeżdżają praktycznie. W tym momencie jedynie zostaje nam siedzieć w bazie i badać, badać i jeszcze raz badać. Może zacznę też produkować te zaawansowane komponenty? Na każdą część statku niby będą szły te części. Rdzeń z osobowością SI muszę skądś zdobyć. Tych zaawansowanych komponentów pójdzie dużo, naprawdę dużo. Metalu masa. Superstal to nie jest nic jakiegoś, nie wiem, mega cennego. No i nie będzie problem z tą rdzeniem osobowości SI. Nie wiem skąd go wyczaić. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy na to event, ale chyba już go nie mamy. Zaawansowane komponenty robimy z komponentów i innych tych rzeczy. Zróbmy ich 10. Maciek, mam nadzieję, że zrobi je po skończeniu minigana. Najpierw chciałbym mieć minigana w bazie. A Wercia lepiła sobie bawana. No i okej, teraz tak naprawdę zostaje nam czekać, czekać i... No badać. Eustach nie będzie miał co robić. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Bo nie ma co kopać. Ale i tak chciałbym mieć takiego jednego Eustachego, żeby chodził wokół kolonii, sprzątał, spalał niepotrzebne rzeczy. No tutaj naprawdę masę niepotrzebnych ciuchów. 11 koszul mamy. Mamy 11 koszul w magazynach. No i nie wiem tak naprawdę, jak mam je spalić. Czemu ta jest na poziomie 9%, a jej nikt nie spala? Okej, bo tych naszych ciuchów nie spalamy. Tu powinny być spalane nasze ciuchy, tak? Ale nie było w zasięgu. O, teraz wydaje mi się, że powinno tutaj... Powinna ta koszula przynajmniej być spalona. Grzesiek już coś spala, bardzo fajnie. No mimo wszystko, tutaj tych koszul jest naprawdę mega dużo. Ja ich aż tyle nie potrzebuję. Większość z nich jest noszona przez ciała zmarłych. Przez ciała zmarłych noszona, no przez zmarłych były noszone. Także są nam w ogóle niepotrzebne. Bronie te chciałbym sprzedać. Ale nie mam w ogóle handlarzy i to jest mega wkurzające. Mógłbym tak naprawdę też zrobić jedną rzecz bardzo ciekawą. Jaka jest tempo
O, nie jest napisane. Tempo otworzenia przedmiotów z superstali. Z chęcią bym wymienił... jak to się nazywa? Drzwi! Z chęcią bym wymienił drzwi na drzwi z superstali. Wydaje mi się, że to niezły pomysł. Szczególnie te tutaj często się rozwalają, więc rozwalmy wszystkie. Stwórzmy sobie tutaj drzwi z superstali, ale nie automatyczne. 25 superstali zaledwie na jedną sztukę drzwi. My tych superstali mamy naprawdę strasznie dużo. Kompletnie nie mamy co z tym robić. Sprawdzimy sobie szybkość otwierania. 120% na drzwiach zwykłych. Drzwi z superstali natomiast mają prędkość otwierania 100%. No jasne, te z drewna się troszkę szybciej otwierają, ale jaka jest różnica wytrzymałości? Te mają 700, a te mają 100. No, to jest w ogóle bez porównania. 7 razy większa ilość zdrowia. To jest naprawdę niemało. Bardzo się cieszę, że sobie zamieniamy powoli wszystkie rzeczy w kolonii na przedmioty z superstali. No nie, no naprawdę choroba. Mechanity czuciowe. Nasi koloniści będą chyba szybciej się poruszali? Coś w tym stylu? Nie. A nie, tak. Mają lepsze zdolności manualne, lepszy wzrok, lepszy słuch i tak dalej, ale szybciej się męczą i ich boli. Ale ważne, że mogą pracować. Maciek mógłby je dostać, bo on mógłby pracować dzięki temu szybciej. Ale oczywiście dostali to wszyscy koloniści, oprócz Maćka. No nic, to nie jest akurat najgorsza choroba, mamy ogromne ilości ziół leczniczych, więc bez problemu damy sobie z tym radę. A to drewno ktoś powinien przenieść, bo otwiera nam drzwi. Basiu. Nie można transportować, brak wolnego miejsca na jedną kłodę, naprawdę. Nie mam miejsca na te kłody, ja pierdzielę. Jaka bieda. Potrzebuję większego składowiska, czym prędzej. A totalnie nie mam gdzie tego składowiska robić. Zwierzaczki. Gdzie wy możecie spać w ogóle? Składowisko siana po raz kolejny przeniosę wyżej. Usunę tutaj obszar. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mógłbym te zwierzaczki przenieść. No będą spały chyba po prostu na podłodze, tam gdzie będzie miejsce, sobie się położą i będą spały. Nie muszą mieć w końcu siedzenia, bo są zwierzaki. Kolejne rzeźby do pokoju rekreacyjnego, mam nadzieję, że będą poprawiały nastrój kolonistom. Czy są jakieś zwierzęta do upolowania? Mam nadzieję, że tym razem nie zaatakują naszych kolonistów. Chyba nic tutaj nie ma. Są łosie, okej, okay, bardzo fajnie. Ile nagrywamy? 32 minuty. Wercia, kochanie. Wstań sobie, zjedz coś. Ubierz się po raz kolejny we wspaniały pancerz. Bardzo dobry hełm. No i lecisz. Będziesz polowała na łosie. Bo widzę, że te łosie już uciekają z mapy, więc chciałbym tamte zgarnąć, póki jeszcze są. Łosie bardzo dużo jedzenia dają. Tyle samo, co ma woły. Więc opłaca się je zabijać. Strzelimy sobie od razu w tego lisa. Nie chcę ryzykować atakiem takiego lisa. Boże. Jaka to jest ślepa. No i dobra. Udało się bez otrzymania obrażeń. Łoś nas zaatakował. Dzięki Bogu tylko jeden. Inne łosie się na nas nie wkurzyły. Tego łosia goń. Muszę nią podchodzić pod praktycznie każde zwierzę i... kazać jej ręcznie wszystko wystrzelać. No ale tak jak mówiłem, dzięki temu zaoszczędzimy trochę czasu, bo te łosie bez problemu mogą przenieść psiaki, które nie mają co robić większość czasu. Jacyś koloniści bezczynni, jak Eustachy na przykład. Także... jakaś to zawsze oszczędność czasu jest. Zamiast tego nasi koloniści mogą siedzieć i badać, co jest dla nas teraz zdecydowanie najważniejszą rzeczą. Są jeszcze jakieś zwierzęta wokół? Chyba nie. Transportuj łosia, wracaj do kolonii. No i proszę bardzo. Trzy psiaki już przenoszą trzy łosie. Wojtek z Garzyną zgarniają resztę. Dzięki temu będziemy mieli naprawdę masę jedzenia. Troszkę jeszcze siana zostało. O, i super. Włosak diabelski powoli, powolutku jest zgarniany. Bardzo się cieszę. A my znowu nie mamy miejsca w tym magazynie. No to jest okropne. To jest naprawdę okropne.
Nie mam zielonego pojęcia. A nie, Mila. Ach. Nie chciałem Mili czyścić akurat. O, ciele ma woła, jest atakowane przez lis arktyczny. Proszę bardzo, spójrz zwierzęta. No, Mila otrzymała jakieś obrażonka. Dzięki Bogu nic strasznego. A ciele się udało uratować. A, i jest problem. Muszę mieć jakieś miejsca spania dla zwierząt, aby to ciele mogło tam pójść, gdy będzie miało obrażenia. Żebyśmy mogli po prostu je uleczyć. Muszę zwiększyć ten obszar dla zwierząt idealnie właśnie o te dwa miejsca. To cielątko sobie zaraz tam powinno pójść i zaraz je wyleczymy. Mam nadzieję, że nic się mu nie stanie. Eustachy, co ty robiłeś? Czyścisz krew, okej. Wypadałoby zmienić niby te ściany, one są tutaj takie brzydkie, ale nie wiem, jakoś nie mogę za to zabrać. Drzwi automatyczne z piaskowca, ja z chęcią też bym wymienił na drzwi z superstali. Czemu nikt nie ćwiartuje zwłok zwierząt? Dobra, zrób ten posiłek i zajmij się ćwiartowaniem. Zrób minigun, jaki? Dobry, okej, bardzo fajnie, damy go Tomkowi. Tak, Tomek jest naszym takim drugim głównym łowcą, jeżeli się nie mylę. Tu już na maksa wysuszyło, możemy to wyłączyć. To również możemy wyłączyć. Rok te pompy wodne wysuszały tutaj teren. Masakra. Abrakadabra sobie tutaj śpi, no niech będzie. Jako tako to wygląda. Te drzwi, o Jezu, te drzwi muszę zmienić koniecznie. Tak samo te. Założymy tutaj drzwi z super stali. Bardzo się boję właśnie, że stąd nas ktoś zaatakuje. To jest chyba najgorsza miejscówka, z której przeciwnicy mogliby nas zaatakować. Bardzo się tego boję, mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Reaktor antymaterii w końcu został zbadany. Najdłuższe badania w grze mamy ogarnięte. Zostało nam jeszcze to, czyli musimy jeszcze daleko zasięgowy skaner minerałów. No i jeżeli uda nam się znaleźć gdzieś SI, rdzeń tego SI, będziemy w stanie zrobić statek i uciec z planety. Ciekawe. Dobra, tworzymy kopię. Ja mam jeszcze tej superstali naprawdę ogromne ilości. Na co tak naprawdę tą superstal moglibyśmy wydać? Ile superstali kosztuje zrobienie muru? 100? 120 tylko? 5 superstali to jest jeden mur. Ja pierdzielę. Ja chyba każdy nowy mur to będę stawiał z superstali. To jest genialne. Mega tanio. Naprawdę, totalnie się nie spodziewałem, że tak mało kosztuje mur z superstali. W życiu bym się nie spodziewał. Kurde, to jest bug, no szkoda, bo chciałem poszerzyć jeszcze jedną kratkę właśnie murem z superstali na przykład. Ten teren. Ja ci, ale czadzior. Z chęcią będę robił z superstali więcej przedmiotów i zabudowań i wszystkiego. Tej superstali tu jeszcze mamy do wydobycia kosmicznej ilości, naprawdę. Ile nagrywamy? 38 minut. Maciuś robi powoli zaawansowane komponenty. O Jezu, ile one się robią. Sporo czasu to zajmie. Dalekozasięgowy skaner ogarnięty. Ostatnie badania, jeżeli chodzi o statek przed nami. A ja chyba jednak będę musiał wysłać tą karawanę. Renaczka, zjedz coś. No i wyślemy cię. Wyślemy cię z Weroniką i z Tomkiem. To są nasi najlepsi koloniści do obrony. Ubierzemy was tylko przed wyjściem. Wspaniały pancerz. Dobry hełm. Tomek, to samo. Dobry pancerz. Bardzo dobry hełm. Oboje macie minigany, więc... Z jakimkolwiek atakiem powinniśmy sobie jako tako dać radę. Tomek! Co ty robisz? Prowadzisz badania. Ech, przerwij je. Dobra, są uzbrojeni. Tak więc, świat. Wybieramy się tutaj. Posprzedajemy trochę syfu. Wyślemy oczywiście Maćka, Renatkę oraz Weronikę. Jakiego Maćka? Tomka. Wyślemy z wami Homera. Zwierzęta do sprzedania. Bridget, Polo,
Utopia, nie kojarzę waszych nazw. Może Utopia albo Dominika, nie wiem, które jest starsze. Ech, muszę sprawdzać to ręcznie. Dominika, Utopia, Polo są na sprzedaż. A, i Młodo Mawolice, nie, Ciele Mawoła jest na sprzedaż jeszcze. Okej, okay. Więcej Mawołów nie chcę, na pewno nie chcę. Te Młode Mawolice też sprzedam, nie chcę ich. Jest za dużo zwierząt w kolni, za dużo jedzą. Dominika, Utopia, Polo, dobra, żebym zapamiętał. Dominika, Utopia, Polo. Idą na sprzedaż. Tworzymy karawanę jeszcze raz. Tomek, Weronika, Homer idzie do noszenia rzeczy. Ciele Mawoła, Młode Mawolice, obie. Polo, Utopia. Dominika? Bridget? Bridget chyba. Jezu, nie wiem, naprawdę już nie wiem. Wiek 1. O, a ty masz? Wiek 1 też. Ty? Wiek 1. Wszyscy macie wiek 1. Czemu? Sprzedam was wszystkich. Zostawię Mrocznego, Penelope i Abracadabre. Więcej mi nie potrzeba. Przedmioty na sprzedaż. Te skóry, tych skór mamy po prostu, o Jezu, za dużo. Skóra z Mawoła to jedyna skóra, która jest nam w kolonii potrzebna tak naprawdę. Wszystkie inne lecą na sprzedaż. Wszystko co mamy. Nie biorę w ogóle za sobą srebra, bo ja wiem, że oni nie będą mieli nawet srebra na handel. Ja im to za darmo oddam, żeby się tylko tego pozbyć tak naprawdę. Czy coś tutaj mamy do sprzedaży? Wydaje mi się, że nie. Łóżka nas nie interesują. Bronie. Bronie totalnie są niepotrzebne. Ostrze z superstali zostawię. Gladius superstali. Dobry. O, on może być niezły. Ja go zostawię. Porównamy sobie z bronią mili. Karabiny snajperskie słabe i tandetne również z chęcią sprzedam. Zrobimy sobie lepsze. Dobry, no jeden słaby zostawię, żeby mi było. Karabin energetyczny też idzie na sprzedaż. Granaty na sprzedaż. Odzież plemienna. Czemu to zostało w kolonii? Naprawdę tego nie rozumiem. Są chyba te przedmioty, które są za lewą stroną ściany. Tak mi się wydaje. Wszystkie rzeczy noszone przez zmarłe osoby lecą na sprzedaż oczywiście. Pas energetyczny ten bardzo słaby również sprzedamy. Spodnie pod 50% podchodzące też sprzedajemy. No i tu już resztę możemy zostawić. Pancerz wspomagany, mimo że noszony przez zmarłą osobę, i tak zostawiam oczywiście, bo jest przeganialny. To wszystko jest noszone przez zmarłych. To również. To również. O nie, hełmy wspomagane zostawiamy. Hełmy wspomagane zostawiamy. To są zbyt dobre rzeczy. I okej, okay, wydaje mi się, że to wszystko. Liczę oczywiście najbardziej na rdzeń SI, ale to jest chyba mało prawdopodobne, żeby to tam było. Oczywiście oprócz tego proste dania, wszystkie. Liczba dni, na które posiadasz prowiant, 0. Jakim cudem? Siano zgarniemy jeszcze na 2 dni? Czemu tak mało? Mleko? Teraz jeszcze mniej. Nie rozumiem. Ziemniaki? Na 4 dni. Dziwne. No wezmę tyle dań, ile mamy. Ziemniaki jakieś surowe i tak dalej. Najwyżej zjedzą surowe jedzenie. Nie umrą przecież. 4 dni powinno wystarczyć. 1,7 dnia z powrotem, 3,8. Tak, jak będzie jakaś mega potrzeba, no to kupimy po prostu więcej jedzenia w tej kolonii i tyle. Lecimy. Wyjście na North South, South East chciałbym wyjść. Jeszcze raz sprawdzę. Tomek, Weronika, Renatka. Ok. Wszystko pasuje. Potwierdź. Zbierajcie się i czym prędzej zgarniajcie te rzeczy. Grzesiek oczywiście gotuj, bo nie mamy żadnych posiłków. Za momencik nie będziemy mieli żadnych posiłków, jak zgarną je do karawany. No i chyba już nie zdążymy do końca odcinka dotrzeć do tej kolonii. A szkoda, bo chciałbym się jeszcze zająć tym handlem. Bridget też się zbiera? Tworzy karawanę. No dobra, to Bridget, jeżeli zapamiętam, to zostawimy. Zdolności manualne brak. O Jezu, słuch źle. Może jednak sprzedamy. Też może urodzić nowe pieski niby, to może by się przydać. Ale ja nie chcę nowych piesków, to nie, to sprzedamy. Wercia śpi, świetnie. Genialnie tworzysz karawanę, naprawdę. Przegenialnie. Zamiast gromadzić zapasy, to śpisz. No, jesteś zmęczona, rzeczywiście. No nie pomyślałem o tym, żeby na sam koniec dnia tworzyć karawanę, no nic, mówi się trudno. Jezu, ile tych rzeczy oni zgarniają. Przecież oni cały dzień będą tworzyć karawanę. Teraz Tomek już się źle czuje przez to.
Dzięki Bogu się najadł. Mam nadzieję, że wersja zaraz również zje. On zjadła, dobra. Meteoryt z alfa bobrami pewnie. Jadej, i to naprawdę bardzo dużo. Fajnie, zrobimy sobie z tego fajne rzeźby. No dobra, oni się zbierają i ja wam jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie. A my widzimy się, tak jak mówiłem, raczej nie jutro, dopiero we wtorek. Mam naprawdę bardzo dużo rzeczy teraz na głowie i mnie po prostu nie będzie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.